Szanowni Państwo, w tym wyjątkowym gronie ludzi kultury mam zaszczyt przywitać Państwa w zjawiskowej scenerii założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Przypomnijmy, że to tu w Białej Podlaskiej to miejsce było jedną z najpiękniejszych, z uznawanych za najbardziej reprezentatywne rezydencji magnackich epoki Wazów XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ten możny ród zapraszał tu najlepszych artystów tamtych czasów. I właśnie do tej tradycji nawiązujemy, realizując wspólnie z naszymi wyjątkowymi partnerami już trzecią edycję festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. Ta trzecia edycja to kolejny wzrost rangi i prestiżu naszego przedsięwzięcia. Będzie obejmowała 9 kolejnych dni festiwalowych oraz wydarzenia festiwalu, w tym te specjalne, w najpiękniejszych scenach naszego kraju, jak na przykład w Teatrze Wielkim w Łodzi. Chciałbym bardzo podziękować współorganizatorom festiwalu, naszym partnerom, przede wszystkim Fundacji Orfeo, którą Bogusław Kaczyński założył niegdyś z własnymi przyjaciółmi, a którzy dzisiaj reprezentowani przez dyrektora artystycznego Fundacji i naszego festiwalu Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego kontynuują tą piękną misję promocji kultury wysokiej, rozprzestrzeniania urody świata opery i operetki oraz innych form kultury. To także środowisko naszego Bialskiego Centrum Kultury reprezentowane przez pana dyrektora Zbigniewa Kapelę oraz wyjątkowi partnerzy, których w tym roku chcielibyśmy powitać i podziękować im szczególnie. Jedna z gwiazd festiwalu, zespół Teatru Muzycznego w Łodzi, w Lublinie oczywiście, reprezentowana przez panią dyrektor Kamilę Lędzion. Ogromne podziękowania kierujemy także w stronę życzliwych sponsorów festiwalu, mecenasów, swoją szczodrością nawiązujących do najlepszych tradycji radziwiłłowskich. To bialscy przedsiębiorcy, którym bezpośrednie podziękowania będę miał zaszczyt wręczyć podczas jednego z głównych wydarzeń naszego festiwalu. O randze naszego festiwalu świadczy także fakt objęcia patronatem medialnym tegoż festiwalu przez najważniejsze ośrodki medialne o zasięgu ogólnopolskim. W tym miejscu dziękujemy także bardzo za zainteresowanie i zawsze świetną współpracę mediom naszego regionu. To piękne wydarzenie już za chwilę, przygotowane przez zespoły wyjątkowych specjalistów, osobistości świata polskiej kultury. Cieszymy się, że ponownie zagości w Białej Podlaskiej, tym razem w tej szerszej, budującej coraz większe uznanie i szerzej docierającej do świadomości miłośników kultury w Polsce, a nawet za granicą formie. Witam Państwa gorąco. Bardzo się cieszę, że jestem ponownie w Białej Podlaskiej. Czuję się tu naprawdę wspaniale. I to jest miejsce szczególne. Ludzie są tutaj tak otwarci na kulturę wysoką. Z panem prezydentem na czele, który kocha muzykę poważną. Ale festiwal rozrasta się i tak jak kiedyś Bogusław Kaczyński przez prawie 30 lat tworzył festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju, wcześniej przez 10 lat w Łańcucie, zapraszał nie tylko gwiazdy opery, nawet światowego formatu, ale także gwiazdy piosenki, takie jak Juliette Gréco czy Gilbert Bécaud, zapraszał gwiazdy muzyki pop i spektakle żydowskie i widowiska zespołów ludowych i słynnych aktorów. I tak będzie też w kolejnych latach, w kolejnych edycjach tego festiwalu. Będziemy zapraszać tutaj wspaniałych artystów, którzy pokażą najwyższy poziom. I tak cieszę się ogromnie, że w tym roku, mimo pandemii, mimo tak trudnych sytuacji, mimo obostrzeń, tu ogromne ukłony dla pana prezydenta i dla pana dyrektora, że udało się też pozyskać tak wspaniałych sponsorów, że
ten festiwal się rozrasta, że możemy organizować wydarzenia, które obejmują dwa weekendy i jeszcze w tygodniu też coś będzie się działo. Inauguracja będzie należeć do Marii Meyer, którą podziwiam od wielu lat. To jest artystka musicalowa najwyższej klasy. Dostała pierwszą nagrodę w konkursie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, co otworzyło jej drogę do kariery. Występowała w różnych krajach świata. Bardzo często także zapraszał ją właśnie Bogusław Kaczyński na festiwale i na występy w sali kongresowej w Warszawie i za granicą, więc nie jest to przypadek, że właśnie ta wybitna artystka nazwana przez Lucjana Kedryńskiego najwybitniejszą polską aktorką musicalową będzie inaugurować nasz festiwal. A później, proszę Państwa, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, którym zachwyciła się publiczność bialska w ubiegłym roku podczas poprzedniej edycji festiwalu, wystąpi ze swoim monodramem, z którym już był w różnych krajach i na Litwie, i w Gruzji, otrzymał wiele nagród. Mateusz Deskiewicz jest związany na stałe z Teatrem Muzycznym w Gdyni, ale jest także aktorem telewizyjnym, filmowym i na pewno będą Państwo zachwyceni tym jego spektaklem, być jak Charlie Chaplin. Zaprezentujemy także w Serpelicach koncert. To miejsce szczególne. Bogusław Kaczyński uwielbiał Serpelice. Jako młody człowiek mieszkający tutaj w Białej Podlaskiej wyjeżdżał z rodzicami i z siostrą na wakacje właśnie do Serpelic nad Bugiem i zawsze serce mu mocniej biło, kiedy tam się pojawiał już także jako dorosły człowiek, bo wspomnienia miał fantastyczne i tam jest przepiękny kościółek na wzgórzu, gdzie byliśmy właśnie z panem prezydentem i gdzie będzie koncert muzyki klasycznej od Bacha do Pucciniego z udziałem wielkiej gwiazdy primadonny operetkowej i operowej Małgorzaty Długosz, która była związana ściśle z Bogusławem Kaczyńskim. To on jej utorował karierę, ponieważ wygrała casting, przesłuchanie do Teatru Muzycznego Roma, którego pan Bogusław Kaczyński był dyrektorem w latach 1994-98, a później kontynuowała tę karierę w Gliwickim Teatrze Muzycznym, kiedy ja byłem szefem artystycznym przez 15 lat i co roku zapraszał nas Bogusław Kaczyński na festiwal do Krynicy właśnie z Małgorzatą Długosz. Wystąpi także Kamila Wąsik-Janiak, która robi już karierę międzynarodową, wybitna skrzypaczka związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, więc zapraszam serdecznie na ten poranek z muzyką klasyczną w Serpelicach w drugi dzień festiwalu. To będzie niedziela właśnie o godzinie 12. A później dużo dodatkowych też wydarzeń, które nam rozbudowują festiwal, ale ja powiem o weekendzie najpierw, tym finałowym, bo rzeczywiście zapowiada się wielkie wydarzenie na finał. Wielka sława Bogusława, Bogusław Kaczyński, Świat opery i operetki, to spektakl muzyczny, który ja reżyseruję, napisałem scenariusz. Nie mogłem spać po nocach, pisałem ten scenariusz przez prawie rok, a Bogusław Kaczyński jako motyl odwiedza nas często w fundacji. To może brzmieć zabawnie, ale my w to święcie wierzymy. Wczoraj znowu się pojawił, jak rozmawialiśmy o festiwalu, wleciał do swojej dawnej sypialni, która obecnie jest biurem. Tam są przepiękne obrazy i schował się gdzieś za jakimiś dokumentami. Zaczęliśmy wyciągać te dokumenty, wleciał do mnie do salonu. Bogusław Kaczyński uwielbiał ten swój salon wyglądający jak wnętrze pałacowe. Tam nagrywam też rozmowy, które są publikowane na Orfeo TV, na YouTubie z różnymi sławnymi osobami. No i później przeleciał koło swojego portretu, zatrzymał się w przedpokoju, po czym zaprosiliśmy go do jego gabinetu. I rzeczywiście okej, i w tym momencie wleciał do gabinetu swojego. I proszę sobie wyobrazić, że trzepotał tymi skrzydłami, latał przez chyba kilkanaście minut, po czym schował się za szafą i tak już został. I nie wiem, co się z nim dalej dzieje. Zresztą to już nie pierwszy przypadek, kiedy motyl wlatuje i nocuje w siedzibie fundacji. Przy frunie na festiwal. Na pewno przy frunie na festiwal, bo kiedy byłem w Gdyni, wleciał do mnie do hotelu taki sam motyl i też nocował, także nie byłem sam. To jest niesamowite, ja wierzę w to, mogą się niektórzy ludzie dziwić, śmiać, ale pan Bogusław czuwa na pewno nad tym festiwalem i jest szczęśliwy, jest wdzięczny przede wszystkim panu prezydentowi,
i panu dyrektorowi za to, że tak jego pamięć jest tutaj czczona. A propos tego spektaklu muzycznego, wystąpi w nim wielka gwiazda światowych scen operowych Małgorzata Walewska, którą z nami podziwiam od wielu lat. Występowała u nas w spektaklu Carmen operowym, mieliśmy premierę z jej udziałem kilkanaście lat temu. Później zrealizowaliśmy projekt z nią artystyczny w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Zresztą w konkursie imienia Adycarii w Nowym Sączu, który się właśnie niedawno zakończył, wręczyłem nagrodę Orfeo imienia Bogusława Kaczyńskiego dla najlepszego tenora konkursu. Pana Stanisława Napierały, który na pewno wystąpi w przyszłym roku na festiwalu tutaj właśnie w Białej Podlaskiej. I Małgorzata Walewska wystąpi także z Aleksandrą Kubas-Kruk, artystką operową, która robi karierę w teatrach operowych w Niemczech i we Włoszech. Również przyjedzie z Lwowskiej Opery Narodowej Mikola Kornut, jak wspaniały baryton robiący karierę już też międzynarodową. Sławomir Naborczyk to jest wielka gwiazda i etatowy artysta Teatru Muzycznego w Lublinie i wspaniała artystka, którą podziwiam od lat. Nazywała się dawniej Kamila Cholewińska i ja tę Kamilę Cholewińską jako młodą dziewczynę tuż po studiach podziwiałem. Pan Bogusław ją wyciągnął, Kaczyński, z tłumu różnych młodych osób. Powiedział, ona jest wybitna i tak już zostało. I zapraszał ją na festiwale do Krynicy Zdroju i do sali kongresowej. A nazywa się obecnie Kamila Lędzian i to jest właśnie pani dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie. Także jest artystką niesamowicie wszechstronną, śpiewa cudownie i repertuar trudny, operowy, bo występowała też w Warszawskiej Operze Kameralnej między innymi, i repertuar operetkowy, w którym czuje się znakomicie, bo jest też świetną aktorką, a ostatnio mnie zachwyciła w repertuarze muzyki popularnej i w standardach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Także jest rzeczywiście niezwykłą artystką i wystąpi także w sobotę 25 września w reżyserowanej przez siebie wielkiej gali muzyki piosenki polskiej od Opola do Sopotu. O tym pewnie szerzej pani dyrektor sama powie, prawda, z jakimi artystami jeszcze się pojawi, bo to jest jej dziecko i premiera odbyła się niedawno, w czerwcu tego roku, a akurat było to naprawdę wielkie wydarzenie i Telewizja Polska też zrealizowała godzinne widowisko właśnie na bazie tego show, które pani dyrektor wyreżyserowała i było pokazywane w całej Polsce. To może teraz pani dyrektor powie o tym. Faktycznie dwa razy będziemy mieli zaszczyt wystąpić tutaj u państwa, chociaż pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni, dwa razy, czyli w sobotę 25 i 26 września. 25 fantastyczny koncert, przepiękny koncert składający się z największych przebojów muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej, takiej, którą można zawsze było posłuchać na tych fantastycznych festiwalach opolskich czy w Sopocie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie będzie zawiedziony, ponieważ to będą przeboje m.in. Maryli Radowicz, Marka Grechuty, ale pojawi się również Sylwia Grzeszczak, także każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w koncercie biorą fantastyczni artyści, artyści oczywiście Teatru Muzycznego w Lublinie. Jakub Gąska, Dorota Szostak-Gąska, Anna Barska, Patryk Pawlak fantastyczny, który też urzekł pana dyrektora, bo faktycznie jest to bardzo zdolna osoba, bardzo zdolny artysta. I pojawią się również niespodzianki, ale te niespodzianki zostawimy po to, żeby były niespodziankami. Także zapraszamy serdecznie 25, ale już nie możemy się doczekać tego wielkiego koncertu galowego niedzielnego, bo jest to dla Teatru Muzycznego w Lublinie i dla naszej orkiestry ogromne wyróżnienie. My uwielbiamy występować z artystami, a jeszcze z takimi artystami jest to dodatkowa nobilitacja i dodatkowe wyróżnienie. Nie możemy się już doczekać prób z Małgorzatą Walewską i oczywiście Aleksandrą Kubas-Kruk. I te próby już w przyszłym tygodniu, także my już ciężko pracujemy, żebyście państwo byli zadowoleni, żeby koncert był na jak najwyższym poziomie, a ten poziom gwarantujemy.
Także z ogromną przyjemnością zapraszamy i proszę trzymać za nas kciuki. Mam nadzieję, że to będzie nasz pierwszy raz, ale nie ostatni. Jest to dla mnie też ogromne szczęście, że Katarzyna Sanocka poprowadzi ze mną tę galę. Ona jest gwiazdą Telewizji Kultura. A co bardzo ciekawe, przez 11 lat była baletnicą w Operze Krakowskiej i jest też po historii sztuki. To jest wyjątkowa osoba, pełna temperamentu, wspaniała dziennikarka i artystka wysokiej klasy, więc z taką osobą prowadzić galę to jest naprawdę szczęście. A poza tym zespół Teatru Muzycznego w Lublinie naprawdę reprezentuje tak wysoki poziom obecnie. Za dyrekcji pani Lędzion on poszybował tak w górę, no jak nie ja nie porównuję. Ale porównuję. Ale chwalę zawsze. Porównuję też jako recenzent. Jestem też z wykształcenia teatrologiem i mam ogląd i sam pracowałem w teatrze kilkanaście lat i w Gliwicach, i w Teatrze Wielkim w Łodzi. Więc mam porównanie i mówię to szczerze i z zachwytem, że zarówno orkiestra jest obecnie na bardzo wysokim poziomie, prowadzona przez maestro Przemysława Fiugajskiego, jak i zespół baletowy. Jestem zaskoczony poziomem baletu i kiedyś jak oglądałem balet teatru, powiedzmy, nie wiem, to było 80 lat temu, no to byłem troszkę zawiedziony, tak, a teraz naprawdę. I zespół jest fantastyczny, to są sami soliści, są także osoby z zagranicy. W tym balecie tańczą, więc Państwo na pewno również będą zachwyceni, a Bogusław Kaczyński, jak wiadomo, zwracał ogromną uwagę na balet. No to jest sprawa też widowiskowości całego przedsięwzięcia. A jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że to nie jest zwykły koncert, to jest spektakl, dlatego że jest prowadzona pewna narracja dotycząca Bogusława Kaczyńskiego i tego, że to dziecko, ten chłopiec z Białej Podlaskiej wyfrunął jak motyl, prawda, w Polskę, potem w świat. I to było coś niezwykłego. I on został tutaj w Białej Podlaskiej ukształtowany jako człowiek. Tu przez swoich rodziców, przez środowisko, przez wspaniałe liceum, przez szkołę muzyczną. Tutaj grał na akordeonie, później na pianinie, na fortepianie. I właściwie miał być pianistą. Potem nagle się okazało, że jednak nie, że będzie opowiadać o muzyce i to robił cudownie. I o tym wszystkim będzie ten spektakl. Oczywiście będzie cudowna muzyka, którą Państwo kochają, i operowa, i dzieła Verdiego, i Offenbacha, i Lehara, zabrzmi muzyka i wielu innych kompozytorów, więc naprawdę to będzie niesamowity rozstrzał. Nawet będzie piosenka z repertuaru Edith Piaf, którą pani dyrektor specjalnie na moje życzenie zaśpiewa. Zresztą wykonywała ją też Juliette Gréco właśnie w Łańcucie na festiwalu i to takie przypomnienie pod niebem Paryża, prawda? Taka przepiękna piosenka. A jeżeli chodzi o inne wydarzenia festiwalu, to ich będzie sporo. Ja się bardzo też cieszę, że zaistnieje na nim dziewczyna, która zacznie robić niedługo karierę ogólnopolską na pewno, to jest Faustyna Maciejczuk, która też jako dziennikarka, jako muzykolożka młoda pracuje u nas w Fundacji Orfeo. Jest kompozytorką, piosenkarką, gra na kilku instrumentach, między innymi na skrzypcach, i wystąpi właśnie w poniedziałek festiwalowy tutaj w Parku Radziwiłłowskim i zaśpiewa i zagra z udziałem jeszcze pianisty młodego. To było zabawne, bo ja wczoraj zapytałem ją właśnie, czy ten pianista jest młody, czy no starszy, w jakim wieku. Nie, nie, no, no nie jest taki młody. Ja mówię, no a jaki rocznik? A on mówi, 1998. Mówię, Boże, jestem kilkadziesiąt lat starszy. I ona mówi, że nie młody. To ja już chyba byłbym dziadkiem o lasce po prostu. No i potem rzeczywiście mówi, no nie, nie, no faktycznie 23 lata. No nie, ale starszy ode mnie, pewnie o rok. Więc to tak wygląda. Będziemy też prezentować filmy. Bardzo się cieszę, że pan dyrektor tutaj przychylił się do tego pomysłu i załatwił przede wszystkim prawa i do takich filmów, które ja uwielbiam. Chicago Musical, który będzie zaprezentowany w poniedziałek w amfiteatrze, i film Pavarotti. Wiadomo, że Bogusław Kaczyński był zafascynowany Pavarottim, a Pavarotti uwielbiał kotlety polskie schabowe.
jak przyjechał do Polski w 1995, to po prostu tylko jadł polskie jedzenie, był zachwycony i Bogusław Kaczyński miał z nim kilka spotkań, nagrań telewizyjnych i prowadził wielki koncert Pavarottiego w sali kongresowej w Warszawie w 1995 roku właśnie. Więc tutaj, proszę Państwa, nic nie jest przypadkowe. Zresztą ja w ogóle nie wierzę w przypadki. Ja myślę, że jeszcze są dwa wspaniałe wydarzenia, o których najlepiej opowie pan dyrektor Zbigniew Kapela, prawda? To, co się wydarzy we wtorek i w czwartek podczas tego festiwalu, z czego ja się ogromnie cieszę. Szanowni Państwo, więc festiwal oprócz mega gwiazd, które zaprosiliśmy do Białej Podlaskiej, będzie też gościł gwiazdy nasze lokalne, nasz ruch amatorski, ruch kulturalny. Już po raz drugi podczas festiwalu wystąpi Teatr Słowa. Przygotowuje specjalną sztukę na ten festiwal. Będzie to premiera. Myślę, że my jako organizatorzy, jako Bielskie Centrum Kultury, przy którym działa teatr, zrobimy wszystko, żeby Państwo byli zachwyceni kolejną premierą i występem amatorów, bo to są amatorzy, aktorzy. Naszych bielskich artystów. Ale drodzy Państwo, ja sam byłem amatorem w liceum. Myśmy wygrywali nawet jakieś ogólnopolskie konkursy. Pamiętam, dostaliśmy w Poznaniu złotą maskę. Byliśmy tak niesamowicie dumni, a ja w rozmowie z własną nogą Świerczyńskiej grałem, proszę Państwa, nogę i grałem ducha jakiegoś utopionego kanarka. Tak, ale wyszło nam to dobrze, skoro dostaliśmy tą złotą maskę. Więc w środę Teatr Słowa w amfiteatrze, na deskach amfiteatru serdecznie zapraszamy Państwa na premierę spektaklu. Natomiast ja jestem zafascynowany folklorem naszym tutaj bialskim, polskim. Więc w czwartek dwa wspaniałe zespoły studenckie. Zespół Pieśni Tańca Podlasie naszej uczelni AWF Biała Podlaska i Zespół Pieśni Tańca Uniwersytetu Warszawskiego. Marka zespołu przez znawców folkloru uznawany za trzeci najlepszy zespół w Polsce po Mazowszu i po Śląsku. Dwa zespoły, dwie orkiestry, koncert na półtorej godziny. Myślę, że studenci pokażą to, co najlepsze w folklorze. Przepiękny śpiew, przepiękne stroje, będą tańce narodowe, ale będą też tańce regionalne. Więc cały spektakl zamkniemy takim fajnym tytułem Żakowe tańcowanie na Podlasiu. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że w Białej Podlaskiej i w okolicach nie brakuje osób, które są tak jak ja, zafascynowani wspaniałym polskim folklorem. Szanowni Państwo, ja mogę dorzucić, że ja jestem też zafascynowany folklorem polskim. Także współpracowałem ściśle jako redaktor jeszcze telewizji. Jeździłem po świecie z zespołami folklorystycznymi na festiwale, między innymi do Wenezueli, do Korei Południowej, na Cypr, do Turcji. I podziwiałem te talenty i nawet kiedyś zdarzyło mi się w Wenezueli, że ktoś się gorzej poczuł, bo chyba w nocy za dużo było, a czasami alkoholu troszkę jest, prawda? Ale tak mu się nogi plątały i powiedziała dyrektorka zespołu, a wiesz, to ty wystąpisz, no będziesz tam w trzecim rzędzie. Ja byłem przerażony, po prostu spocony. No ale jakoś się udało, po prostu koleżanka mnie prowadziła, panie dyrektorze, no bo ja nie bardzo wiedziałem, co tak robić. No i tak miałem nadzieję, że moich nóg nie widać, ale cały czas, co najważniejsze, uśmiechałem się. I potem było tak, że mieliśmy występ właśnie wieczorem na stadionie takim ogromnym w Wenezueli. Akurat był dzień moich urodzin. Nie zapomnę tego do końca życia, ponieważ cały stadion, nagle ktoś powiedział, była północ, bo tamte koncerty były bardzo późne, dlatego że tam jest 37 stopni w cieniu w dzień. Więc wszystko się robi w nocy. Dzieciaki szalały, o 12 w nocy nie spały. No i było kilka tysięcy osób i nagle cały stadion zaśpiewał mi 100 lat w tej Wenezueli. To było coś niesamowitego. Także właśnie dlatego uwielbiam ludzi, którzy zajmują się folklorem, którzy tańczą, śpiewają. Oni są pełni energii życiowej. Oni potrafią dawać też innym radość z tego, co robią. I proszę Państwa, jeszcze chciałbym wspomnieć o wybitnym artyście, którego będziemy gościć po raz kolejny. W zeszłym roku
wystąpił w czasie festiwalu Zbigniew Macias. Tym razem zaprezentuje swój koncert inscenizowany Gdybym był bogaczem na motywach książki słynnej Skrzypek na dachu i częściowo oparty oczywiście na muzyce ze Skrzypka na dachu z musicalu, ale także będą piosenki żydowskie i jeszcze będzie niespodzianka. I to będzie benefis pana Zbigniewa Maciasa z okazji 40-lecia jego pracy artystycznej. On przez 20 lat ponad był etatowym artystą Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To wybitny artysta, który, proszę państwa, występował między innymi w Tokio, w Pekinie, w Ameryce Południowej, w największych salach koncertowych, w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Wybitny, bardzo skromny artysta, który nigdy nie pchał się do mediów, ale naprawdę jest to klasa światowa. I chciałbym zaprosić także do Łodzi. To też niezwykła sprawa, że miało to wydarzenie być potem w ramach festiwalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Okazało się, że jednak będzie w Teatrze Wielkim w Łodzi. No i jeszcze większa ranga, dlatego że jest to artysta głównie operowy, chociaż też w musicalu występował w Skrzypku na dachu w wielu miejscach Europy. I ta gala, jako wydarzenie specjalne festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, odbędzie się 27 września, w poniedziałek o godzinie 19, właśnie w Operze Łódzkiej, z udziałem wielkich gwiazd operowych, między innymi Rafała Siwka, który występował już w mediolańskiej La Scali i wielu innych teatrach liczących się w Europie. Wystąpią także Iwona Socha, którą mogli państwo podziwiać w zeszłym roku w gali naszej festiwalowej. Artystka związana z Operą Krakowską. Także Agnieszka Przykupień, która jest gwiazdą Teatru Muzycznego Roma. Na pewno będzie mnóstwo wrażeń, a ja będę gospodarzem tego wieczoru, więc tym bardziej serdecznie państwa zapraszam i ogromnie z tego się cieszę. Festiwal się rozrasta. Będziemy mieć także wydarzenie dodatkowe, przystanek muzyczny już w niedzielę, 12 września w Sarnakach w kościele. I bardzo też mi miło, że wystąpi maestra Anita Maszczyk, którą podziwiano tutaj w Białej Podlaskiej i oklaskiwano 30 maja w koncercie w amfiteatrze, a tym razem właśnie w Sarnakach będzie taki repertuar bardzo urozmaicony. Nie będę zdradzać tego programu całego, ale pojawią się właśnie ci artyści, którzy byli tutaj 30 maja i na pewno zaprezentują wysoki poziom. Będzie zmieniony repertuar, więc ten, kto tutaj był w maju i pojedzie do Sarnak, przekona się, że artyści, z którym jestem związany, przygotują prawdziwą, wspaniałą perełkę. To będzie premiera kolejnego wydarzenia. Drodzy państwo, 11 wydarzeń artystycznych w ramach trzeciego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, z czego 8 wydarzeń jest bezpłatnych. Nie obowiązują również wejściówki na te wydarzenia. My jako organizatorzy zapewniamy dostateczną ilość miejsc, żeby państwo czuli się na tych wydarzeniach komfortowo. 3 wydarzenia artystyczne zaplanowane na 18, na 25 i na 26 września są biletowane za symboliczną kwotę 20 zł. My jako organizatorzy podjęliśmy taką po raz pierwszy decyzję, kierując się główną naszą przesłanką było to, żeby Festiwal Bialski nabrał rangi ogólnopolskiej, żeby nie tylko my jako Bialczanie mogli się cieszyć festiwalem i programem artystycznym, ale również turyści, którzy przyjadą, również osoby, które podróżują za festiwalem, mogły kupić bilet w internecie, ale również i mieszkańcy województwa, powiatu, żebyśmy wszyscy razem cieszyli się z tak wspaniałego wydarzenia artystycznego. A bilety możemy kupić w dwojaki sposób. Za pośrednictwem strony internetowej, która na festiwalu, czy w ramach festiwalu uruchomiliśmy stronę festiwalową festiwal.bck24. Tam są szczegóły i tam jest program festiwalu, o którym pan dyrektor opowiadał. Również właśnie za pomocą strony możecie państwo kliknąć w ikonkę kup bilet i przeniesiecie się państwo do portalu sprzedażowego. Ale również, drodzy państwo, w Bialskim Centrum Kultury, w punkcie informacji kulturalnej codziennie od godziny 8 do godziny 17 w dni robocze
możecie Państwo nabyć bilet. W kasie Bielskiego Centrum Kultury będą obowiązywały również zniżki, bo obowiązuje nas karta dużej rodzinki. Wówczas bilet będzie kosztował 50%, czy karta seniora, która w tej chwili jest zniżką w wysokości 30%. Także serdecznie zapraszam. Bilety są dostępne w tej chwili. Sprzedaż uruchomiliśmy już w ubiegłym tygodniu. Jeżeli tylko wystarczy miejsce, które w tej chwili bardzo szybko się rozchodzą, więc sprzedaż będzie obowiązywała do momentu wysycenia ostatniego miejsca. Ja zapewniam Państwa, że uruchomimy również, jeżeli będą wolne miejsca, uruchomimy również kasę bezpośrednio przed każdym koncertem obok amfiteatru. Także serdecznie zapraszam na to wspaniałe, mega wydarzenie, abyśmy wszyscy mogli nacieszyć swoje dusze, serca i wzrok pięknymi artystami, strojami już w najbliższy nie weekend, ale kolejny weekend i kolejny tydzień września. Jesteśmy być może jedynym festiwalem, w którym całkowity przychód, wszystkie wpływy z biletów, przyznajmy, tych określonych w symbolicznej wysokości, będą przez nas jako organizatorów przeznaczone na wsparcie rozwoju artystycznego bialskiej młodzieży. Chcemy to mocno podkreślić. To biletowanie wybranych, najważniejszych i tylko trzech wydarzeń festiwalu ma ten cel, o którym wspomniał pan dyrektor. W zeszłym roku spotkaliśmy się z uwagami osób, które nie mieszkają na co dzień w Białej Podlaskiej i bardzo trudno im było zorganizować sobie ustawienie się w kolejce w tym dniu, w zasadzie w ciągu tych kilku niewielu godzin, gdy można było uzyskać darmowe wejściówki. I właśnie by rozprzestrzenić oddziaływanie festiwalu, by umożliwić dotarcie na festiwal osób niezwiązanych na co dzień z Białą Podlaską, by w ten sposób rozwijać rangę naszego festiwalu, wprowadziliśmy to symboliczne biletowanie, ale nie po to, żeby zyskać dodatkowe środki na jego organizację. One są dużo większe i także pochodzące od życzliwych sponsorów, o których dzisiaj wspominałem. Natomiast te bilety, które nabędziemy jako uczestnicy podziwiający festiwal, w całości dochód przeznaczymy, a więc wszyscy Państwo jako uczestnicy festiwalu wesprzecie rozwijającą się artystycznie bialską młodzież.